Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Zapraszam dzisiaj na recenzję mechanicznej klawiatury dla graczy od firmy Rappu. Jest to model V500, czyli klawiatura wyposażona w przełączniki typu Yellow. Są to przełączniki Kale, czyli taka konkurencja dla Cherry MX-ów. Przełączniki troszeczkę tańsze, przy okazji zachowujące tą samą żywotność, ponieważ producent deklaruje, że jest to 60 milionów klików, więc taka klawiatura powinna wytrzymać nam długie lata grania. Przy okazji, co jest fajnego, ta klawiaturka jest naprawdę kompaktowa, funkcjonalna i bardzo fajnie się z niej korzysta. Za chwilę przedstawię wam wszystkie jej wady i zalety, obejrzymy ją sobie bardzo dokładnie. W tej chwili nie zdradzę wam jeszcze ceny, ponieważ sam jej nie znam. Obstawiam, że będzie to pomiędzy 250 a 300 zł, ale oczywiście to jest na razie informacja nieoficjalna, są takie moje przypuszczenia jedynie, więc na cenę musicie sobie jeszcze troszeczkę poczekać i za jakiś czas ta klawiatura pewnie dostępna już będzie w sklepach, więc będziecie ją sobie mogli poszukać. Oczywiście nowości możemy szukać także na stronie Hama Polska, ponieważ właśnie Hama jest w Polsce dystrybutorem akcesoriów firmy Rappu oraz wielu innych. Tak więc warto też tam zaglądać po informacje. A tymczasem zapraszam was na recenzję. No dobrze moi drodzy, zabieramy się za recenzję klawiatury Rappu V500. Jak widzicie, ta konstrukcja jest bardzo kompaktowa, naprawdę niewielka. Jeśli chodzi o szerokość tej klawiatury, jest to jedynie około 35 cm, więc bez problemu zmieści się na każdej takiej wysuwanej półeczce, na każdym biurku. Nie potrzeba do niej naprawdę wiele miejsca. Tak jak na klawiaturę mechaniczną, jest całkiem lekka. Pewne mankamenty, które wychodzą od razu na pierwszy rzut oka, nie mamy tutaj żadnej klawiatury numerycznej. Tak więc osoby, które są przyzwyczajone do korzystania z tejże klawiatury, też ja się do takich osób zaliczam, niestety będą czuły przez pewien czas jakiś dyskomfort, dopóki się do tej klawiatury nie przyzwyczają. No też model V500, jak widzicie, nie ma żadnego podświetlenia, jedynie kontrolki. Dlatego osoby, które lubią podświetlenie, też będą nieco w tym momencie rozczarowane. Natomiast jak widzicie, sama czcionka, te nadruki na klawiaturze, jest to taki dość gruby, wyraźny nadruk, dlatego nawet przy minimalnej ilości światła te oznaczenia widać naprawdę bardzo dobrze. No i po kolei, patrząc od góry, mamy praktycznie standardowe klawisze funkcyjne od F1 do F12. Następnie mamy, powiedzmy, multimedialne, czyli ciszej, głośniej, wyłączenie dźwięku. Takie proste, ale bardzo przydatne klawisze. Nie trzeba ich używać żadnym klawiszem typu FN i tak dalej, po prostu działają same niezależnie. To jest bardzo wygodne, bo możemy sobie szybciutko wyregulować głośność. Tutaj mamy wyłącznik klawisza Windows, czyli dezaktywujący funkcję tego klawisza Windows, i tu mamy przełącznik, który aktywuje nam tryb gamingowy, czyli po prostu jeśli w oprogramowaniu skonfigurujemy sobie klawisze po swojemu, tym trybem gamingowym sobie to włączamy. Następnie, jak widzicie, mamy taki dość standardowy układ klawiszy. Shift jest dość długi, spacja jest pełnowymiarowa. Drugi shift także jest długi. Mamy mały enter, co prawda, za to długi backspace. Jak już mówiłem, nie ma tutaj klawiatury numerycznej, no ale jest to taki urok kompaktowej klawiatury. Mamy dwa klawisze Windows. No i jeśli chodzi o samo ułożenie tych klawiszy, to wygląda to tak. Generalnie ten układ jest dość przemyślany i korzysta się z tej klawiatury naprawdę bardzo komfortowo. Jeśli chodzi o właściwości antypoślizgowe, od spodu mamy dwie takie dość mocno wystające, chropowate gumki i podwyższenia, zwykłe takie plastikowe, bez gumowania. Więc sprawdźmy sobie szybciutko, jak ta klawiatura się zachowa. W tej chwili na podwyższeniach troszeczkę się przesuwa, ale generalnie waga klawiatury mechanicznej też robi swoje i trzyma się dość pewnie. Natomiast jeśli to sobie złożymy, no powiem wam, bez rewelacji, jeśli chodzi o tą przyczepność, natomiast generalnie daje radę. Jeśli chodzi o klawisze, moi drodzy, są tutaj przełączniki typu Kale, a dokładniej przełączniki Yellow, wytrzymujące według specyfikacji na pudełku 60 milionów klików, a siła aktywacji wynosi 50G. Jak one są głośne, posłuchajcie.
Jak to w klawiaturach mechanicznych, przełączniki i klawisze do cichych nie należą. Natomiast nie jest to jeszcze aż takie tragiczne. Jeśli chodzi o pracę samych klawiszy, to aktywacja następuje już po wciśnięciu klawisza na odległość 2 mm. Oczywiście, czyli praktycznie jest to takie muskanie tych klawiszy. Wtedy pisze się troszeczkę ciszej, ale oczywiście do takiego pisania poprzez muskanie trzeba się odpowiednio przyzwyczaić, w ogóle wyczuć tą klawiaturę bardzo dobrze, ale da się to zrobić. Można wtedy pisać i w miarę cicho, i w miarę szybko, jedynie lekko dotykając tych klawiszy. Jeśli wciskamy je już konkretnie do końca, wtedy mamy takie głośne klikanie, a nie odbiega to w żaden sposób od innych klawiatur mechanicznych czy od klawiatur wyposażonych w przełączniki Cherry MX. Natomiast jak chcecie sobie spojrzeć na te same przełączniki, to już Wam je pokazuję. I widzimy dokładnie, iż są to żółte przełączniki Keio. Widzicie przy okazji tutaj z bliska też nakładki klawiszy, że są pokryte troszeczkę takim chropowatym materiałem, dzięki czemu też przyczepność palca do tych klawiszy jest całkiem niezła. I moi drodzy, co do wrażeń w grach, to powiem Wam, że ta klawiatura sprawdza się naprawdę fajnie, zresztą tak samo jak wszystkie inne klawiatury mechaniczne. Częstotliwość próbkowania 1000 Hz, czyli opóźnienie jedynie 1 milisekunda. Klawiatura przekazuje dane poprzez USB 2.0 bardzo szybko, a sama reakcja klawisza jest także błyskawiczna, dzięki czemu możemy zyskać jakąś tam przewagę w grach poprzez szybkie reakcje klawiszy i szybkie przekazywanie tych danych do naszego komputera. Oczywiście dobre klawiatury membranowe też w dzisiejszych czasach nie są wcale gorsze od mechanicznych, jednak te mechaniczne, jakby nie było, mają swój urok, no i też przede wszystkim zachwycają po prostu żywotnością tych przełączników. Taką klawiaturę kupujecie, moi drodzy, na naprawdę długie lata. Jest to sprzęt naprawdę solidnie, konkretnie wykonany, praktycznie, że sprzęt prawie, że pancerny. Zapraszam Was jeszcze na sekcję programową, zobaczycie, jak wygląda ten cały konfigurator, oprogramowanie, a potem jeszcze będzie podsumowanie. W tej chwili możecie zobaczyć panel sterujący klawiatury RAPU V500. Oprogramowanie jest łatwe w użytku i skonfigurowanie klawiatury według naszego uznania jest bardzo proste. Możemy zaprogramować ustawienia dla kilku niezależnych profili i przełączać się pomiędzy nimi z poziomu oprogramowania. Każdemu z klawiszy możemy nadać jedną z wielu funkcji. Funkcje multimedialne, nawet funkcje myszki. Oczywiście zaprogramować możemy też makra i funkcje specjalne. No i czas na podsumowanie na koniec. RAPU V500 to bardzo fajna klawiatura mechaniczna, która moim zdaniem jest i funkcjonalna, i wygodna. Ma oczywiście swoje wady, ponieważ niektórzy z Was pewnie chcieliby, żeby ta klawiatura była jeszcze podświetlana, na przykład żeby miała też klawiaturę numeryczną, ale tak jak mówiłem, coś za coś, czyli po prostu mamy niewielkie wymiary, mamy bardzo kompaktowy sprzęt kosztem czegoś. Natomiast mamy też programowalne makra, oprogramowanie, mamy kilka przycisków multimedialnych, więc ta klawiatura jak najbardziej może sprawdzić się i do takiego użytku codziennego, pisania, operowania w systemie Windows, a także oczywiście do gier jak najbardziej. Przy tej deklarowanej żywotności 60 milionów klików te przełączniki będą nam służyć długie lata. Tak więc powiem Wam, że ta klawiaturka to jeden z ciekawszych mechaników, jakie dane mi było testować w ostatnich kilku miesiącach i korzystało mi się z niej naprawdę dobrze. Jeśli więc nie potrzebujecie koniecznie klawiatury podświetlanej, ani też z dużą ilością dodatkowych przycisków, ponieważ takie oczywiście też mamy, natomiast zależy Wam na klawiaturze małej, wygodnej i funkcjonalnej, to RAPU V500 jak najbardziej jest takim sprzętem. Za chwilę zobaczycie jeszcze końcową ocenę tej klawiatury, a tymczasem dziękuję Wam za obejrzenie tej recenzji i pozdrawiam Was, cześć!